Lustro dla wszystkich zakochanych z kontaktem lub bez kontaktu, w zależności od Waszej sytuacji. Teraz tak, tutaj ta strona to będzie Wasza strona, osoba pytająca, i tutaj prawa strona to osoba ukochana. Więc zastanówcie się, pomyślcie o sobie ukochanej, wizualizujcie. Ja oczywiście zapraszam Was na wróżby indywidualne i zapraszam Was również do subskrypcji mojego kanału, kochani. Subskrybujcie z dzwoneczkiem u góry, by dostawać ciągłe powiadomienia YouTube'a o moich wróżbach dla Was. Jeśli chcecie nabyć wróżbę indywidualną, napiszcie do mnie e-maila, a ja wyślę Wam wolne terminy i warunki takich wróżb. Także zapraszam. Kochani, lajkujcie, komentujcie, bądźcie aktywni. I zaczynamy. Wy, osoba pytająca. Myśli, Wasze myśli. Uczucia. I zamiary. Następnie Wasza osoba ukochana. Myśli osoby ukochanej. Myśli osoby ukochanej. Uczucia osoby ukochanej i zamiary osoby ukochanej. Dobrze, zaczynamy. Wy chcecie spotkania, randki, miło spędzonego czasu, balansu, tutaj harmonii, być może intymności, seksualności, zbliżenia, tak, sympatycznie spędzonego czasu, jak mówię, randki. Natomiast Wasza osoba ukochana zastanawia się i ma też tutaj dylemat, co wybrać. Być może ma dwie alternatywy, dwie drogi. Stoi na rozdrożu, zastanawia się, przygląda się Wam, przygląda się, obserwuje, ale nie wie, co wybrać. Być może dwie kobiety, być może dwa pomysły, dwie drogi, dwa projekty na życie. Jest niezdecydowana, czego chce mentalnie. Uczucia. Wasze uczucia to wejście w głębszą relację, spełnienie marzeń, głębsze uczucia, emocje, rozrośnięcie się tych relacji, rozwój, tak? Uleczenie wszystkich jakichś starych tutaj sytuacji i rozwój w dobrą stronę, żeby się to wszystko ustabilizowało, było silniejsze, lepsze. Natomiast uczucia Waszej osoby ukochanej nie są szczere. Mamy maski, czyli ta osoba albo zagrywa z Wami, albo nie pokazuje swojej uczciwej, autentycznej twarzy, swoich autentycznych emocji. Jeśli chodzi o spotkanie, też coś ukrywa. Tutaj nie jest szczery, być może fałszywy, jeśli chodzi o spotkanie. Niby chce, ale nie chce, odwołuje. Także tutaj jest jakieś udawanie i nie pokazuje się ta osoba emocjonalnie tutaj szczerze. Raczej fałszywie coś zagrywa, tak, jeśli chodzi o spotkania z Tobą.
Wasze zamiary. Ty byś chciała nowego początku, wyleczenia wszystkich starych, jakichś nieudanych spraw, chciałabyś tutaj dobrego rozwoju, bociany, czyli masz nadzieję na dobry rozwój, pozytywne rozwinięcie spraw. Natomiast jest jakaś izolacja, tak? Izolacja, może chcesz wyjść z tej izolacji, jakaś izolacja między wami, separacja. Być może ty się blokujesz, ponieważ to twoja strona, blokujesz się, izolujesz, jakby tutaj blokujesz te kontakty. Chciałabyś jednak nowego początku. Wasza osoba ukochana w zamiarach chciałaby stabilności. Tutaj mamy kartę zarzucenia kotwicy, czyli stabilnego jakiegoś portu. Chciałaby stabilności, chciałaby z wami jakiegoś stabilnego związku. Niemniej jednak wasza przyjaźń na razie, która jest być może przyjaźnią plus, tutaj jest teraz w negatywnej karcie, czyli straty jakieś, tak? Szkody, straty, być może jakieś turbulencje, lęki, być może jakiś stres, który powoduje jakieś straty u was w relacji. Ta osoba zdaje sobie z tego sprawę, ale chciałaby, żeby wasze kontakty były znowu stabilne, czy żeby się rozwinęły stabilnie, tak? No, takie lustro pełne marzeń, pragnień, ale tutaj, no, po stronie osoby ukochanej nieszczerość, zagrywanie, ukrywanie czegoś, ukrywanie swoich autentycznych emocji. Natomiast wy macie nadzieję, natomiast też blokujecie, dużo blokad, dużo lęków, dużo strat. Nie ma powtarzającej się karty w odbiciu lustrzanym, ale dużo tutaj wątpliwości, dużo separacji, lęków. Także życzę wam wszystkiego dobrego, by się to dobrze jeszcze potoczyło, rozwinęło. Do usłyszenia, kochani, już wkrótce.